Słyszycie? To pralka. Kto się tu chowa? Myślałam, że jestem sama, naprawdę. I tak to jest, jak się mieszka w małym mieszkaniu. Człowiek usiądzie na kanapę i zawsze druga połówka obok. Gdziekolwiek się nie rusza, łebek przestaje. Widzicie, jak to jest? Ale wiecie, co chciałam wam powiedzieć coś. Bo Pedro coś mi dzisiaj od rana cały czas chce iść do garażu. Ja się pytam, po co ty chcesz iść do tego garażu? Po co? A on mówi, że on słyszał, że u nas tu w okolicy mieszka pewien youtuber. Ponoć ma albo miał takie fajne niebieskie auto. No i Pedro powiedział, że idzie do garażu szukać tego niebieskiego auta. No to co, idziesz? Na pewno. I pokazuję. I pokażę. Właśnie. I Pedro chce pokazać jego auto. No, mieszkamy w takiej fajnej okolicy prestiżowej. Byliśmy na plaży wieczorem. Ale tu jest dyskoteka. Taka, nie wiem, raczej kawiarnia. O, Paulo, Kasia i z tyłu gdzieś Pedro. No i Paulo oczywiście nogi zamoczył w butach. Może na światłami idziemy. Chcesz jeszcze tam iść? Wejście numer 50 w Gdańsku. Kasia biegi. Kasia właśnie wytrzepała sobie buty, a Paulo oczywiście zamoczył nogi w wodzie. A my już jesteśmy po. Pedro, co ty zjadłeś przed chwilą? Zapiekankę? Pedro? No, zapiekankę. No. Dobra była. Dobra była, nie? Przepyki były dobre. No. Droga. Zobacz tam. Ojej, Jerzyk. Zobaczcie, Jerzyk idzie sobie. Na plaży. Idzie. Na plaży. Ojej, żeby go nie przejechali. No, szybko, tak, 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 tak. Kiciulka, ty zawsze pierwsza wstajesz, nie? Pierwsza i już nawet wiesz, gdzie jest twoje jedzonko, prawda? Kiciu, wiesz, gdzie jest twoje jedzonko? Tak. Jaka rozłożona. Się pani podoba tutaj? Podoba się pani? Tak. Podoba. Już chcesz złapać rączkę? Ładna Zuśka. Jeno, jak bezstraszona. Delikatnie, tak. Ładna jest Zuśka. Sisi jest ładna. Zamrożenie. Idziemy właśnie sobie na plażę, ale niestety nasz pan nas opuścił. I siedzi tam na ławeczce. Bo widzicie, nawet na urlopie ma spotkania, więc musi odbyć swoją służbową pracę, a my właśnie jesteśmy w trakcie podążania na plażę. Jesteśmy ubrani ładnie, tu Paulo niesie, gdzie to jest, torbę naszą. Tutaj Kasia już ma strój, ja też mam. Wszyscy już jesteśmy ładnie poubierani, zobaczymy, jak to będzie. Tam zaraz. Kawałeczek i powinna być budka z lodami, bo bardzo liczymy na te lody. Tutaj już nawet Paulo miał propozycję, że w Biedronce prosi czego kupić, ale wiecie, Biedronce to nie są te same, nie, bo tutaj są takie gałkowe, o. Bo ludzie mają lody. Widzę, już nawet jedna pani niosła, i więc są. No i dzisiaj jakie mamy smaki lodów? Za 6 zł, tak? No. Zakrówka, czekolada, śmietanka, truskawka, koktajl, słony karmel, Raffaello, Snickers, whisky i mango. No to chodźcie. Idziemy, tutaj jest taka fajna budka. A tu nawet krzesełka. Zobaczcie, jakie piękne lody. Ja sobie wzięłam jaki? Whisky. I słony karmel. I słony karmel. Kasiula ma sorbet truskawkowy, a Paulo sorbet mango. Mango. I teraz lecimy. Jeszcze tata do nas nie dołączył, więc jesteśmy sami. Lecimy. Zaraz spróbuję, czy jest dobre. Ale
głośno. Nie pewno. Strasznie głośno. Ale mówię, muszę wam powiedzieć, że woda jest dosyć taka złośna. Nie jest jakaś zła. Ale trochę taka szybko, nie? Chociaż słyszałam tutaj od jednych ludzi, że z drugiej strony jest ona czyściejsza. Dziewczynka mówiła, tylko nie tu, tylko nie tu idziemy z drugiej strony. Bo tam jest gdzieś. Pedro już wcina. Pedro, co tam jest? To jest kapka. Zobaczcie. Mam nadzieję, że nie idzie mi piachu. Teraz jeszcze mój pokażę. To jest mój. Dzieci mają też. Paulo tutaj, z czym ty sobie wziąłeś? Z borówkami? Wow. A Kasia ze zbitą śmietanką. Także teraz zajadamy i zaraz zmykamy z plaży. Wracamy już z plaży. Tata dołączył do nas, zaczął swoje sprawy przyziemne. Nie, Pedro? No. Bo jak to mówisz, ktoś musi myśleć w tej rodzinie. No. Nie? No. No, a Pedro to jest taki, że właśnie ma głowę zawsze na karku i on wszystko wie, wszystko ma obmyślane. No, w każdym razie my już wracamy. I gdzie dzisiaj jedziemy? Do jarmark. Na jarmark. Dzisiaj pojedziemy na jarmark i coś tam nagramy specjalnie dla was. A my wrócimy do mieszkania. Wrócimy. Wracamy. Ale dzisiaj było fajnie, bo tutaj jak się idzie, to jest bardzo gorąco, nie? No. A tam jednak było chłodno. Znaczy może nie chłodno, ale wiatr wiał. Także przyjemnie się siedziało na plaży. Przyznam szczerze, się nie kąpałam, ale dzieci się kąpały. Ale chociaż nogi żeśmy zanurzyli. I woda, pierwszy raz jak wchodzicie do wody, to woda się wydaje zimna. Ale już potem następny raz to była fajna, fajna woda. Bardzo mi się, bardzo tak przyjemnie dla nas stóp, nie? Było. No tak, się było. Cudownie. Było fajne. Fajnie. A tutaj teraz praże, słońce, jak idziecie, pokaż Pedro, tutaj mamy taki po prostu beton, trzymaj, mamy taki beton, więc, no tak, tak, odwróciłem, mamy taki beton, jest bardzo gorąco od tego betonu, nie, tego chodnika. No i też tutaj jest mniej wiatry, ale widać nawet, jaki dzisiaj jest środa. Jest dużo ludzi na plaży, wszędzie. To dużo ludzi są na wakacje. Mhm. Przejęłam teraz ja kamerę, dowodzenie tutaj zostało przyjęte. Mhm. Ale powiedz Pedro, czy czujesz się tak, jakbyś był na wakacjach? To dzisiaj pierwszy dzień, które było tam czucie. Poczułeś się? A wczoraj nie? Wczoraj tak, ale jest inaczej, kiedy idzie na plażę. Nie? Ale wczoraj też byliśmy. No, wieczorem. Wczoraj byliśmy wieczorem też na plaży i ja na przykład już wczoraj się poczułam jak na urlopie. No. Ale wczoraj byliśmy na plaży, ale było mało ludzi, nie? Noc. No była noc, ale żeśmy kupili sobie zapiekanki. Właśnie, ojej, jak chcecie zjeść prawdziwą super zapiekankę, to Gdańsk Brzeźno koniecznie tutaj w jednych z tych koło gofrów, tam jest taka właśnie budka i tam możecie sobie zamówić, tylko właśnie tam mają szeroką gamę tych zapiekanek i właśnie ten smak jest taki jak dawno, dawno temu takie zapiekaneczki były i właśnie jeżeli macie chęć zjeść taką zapiekankę, no to tam, bardzo dobre, polecam. Nie Pedro, pyszna było. No, gofry też jest bardzo dobre. I gofry też są dobre. Dzisiaj już jesteśmy po gofrze. Ja się śmieję, że ja po prostu do Niemiec wrócę kwadratowa. No, kwadratowa wrócę, dlatego że uwaga, dlatego że tyle jemy tutaj. A teraz jedzie jakiś samochód na sygnale. Czekamy tutaj na klatce.
bo zapomnieliśmy kluczy jak zwykle do domu, nie Paulo? No. Ale pokażę wam jak tu pięknie. Możecie zobaczyć, to chyba jest Gdańsk. No tak, to jest Gdańsk Wrzeszcz, zobaczcie. Stare zdjęcie Gdańsk Wrzeszcz. No i chyba już jedzie tata z kluczem. A to... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Myślałam, że to już tata z kluczem. Tata? Musimy czekać jeszcze. Miał, kicia miał. O, pan przywiózł jedzonko. Tam postawiła mi jedzonko. No, zabieraliśmy też tam stałe. No. A my czekamy. A kicia, powiedz do kici za czym, czy ma tam będzie miałczyć. Już, już. Miał, kicia. Ona wie, że my jesteśmy tu. Idzie tata. Ocaliłeś nas. W końcu możemy wejść do domu, nie Pedro? No. A kicia jak miałczała. Kiciu, gdzie ty jesteś, kiciu? Gdzie ty się wybierasz, kiciula? Tak, karma dla ciebie jest. Pokaż jej karmę. Kicia, karmę dostaniesz. Kupiliśmy jej w Biedronce taką karmę. Kiciunia, zobacz, co ty tutaj... Oj, biedusia. Cały dzień sama siedziała.